No siemano, widzowie, kolejny poranek. Oj, cóż ja mogę mówić? Aż nie chce mi się mówić, powiem wam szczerze. Nie chce mi się mówić, no ale trochę powiem. Dostałem dzisiaj informację jakoś, taką chyba z pierwszej ręki, że chyba policja zawinęła Mario za to, że tam siedział u siebie tam w tych krzaczorach. Właśnie idziemy tam do niego, zaraz sprawdzę, czy to jest wiarygodne, czy nie jest wiarygodne. A cóż poza tym? Cóż poza tym? Cóż ja mogę powiedzieć, co poza tym? No martwię się trochę o Mario, ale na pewno się wykraska, moim zdaniem. Pozdrawiam też takiego pana. To śmieszne jest, nie? Śmieszne, ale prawdziwe. No aż głupio mi mówić, mówię wam szczerze. Głupio mi mówić, kurwa. Naprawdę, autentycznie głupio mi mówić. Ale ten pan jeszcze, jeżeli zobaczy ten film, to będzie wiedział, o co chodzi. Także pozdrawiam tego pana bardzo serdecznie. Pozdrowienia będę robił później, nie? Dzisiaj może live'a jeszcze odwalę, chyba. No zobaczymy jeszcze, no. Na razie nie mam głowy do tego. Na razie coś innego mi chodzi po głowie i ta osoba dobrze wie, o co chodzi. Także... No generalnie chodzi o kobietę, no. Więc dobrze wie, o co mi chodzi i co mi chodzi po głowie, także... No nie mogę się, kurwa, skupić na tych live'ach jebanych. Niestety. Niestety. Trudno. Na razie muszę przerwę zrobić, to totalną, kurwa. Idziemy do Mario, najpierw zobaczymy. Ale skoro dostałem informację dosłownie w nocy, że zawinęli, ponoć 3 radiowozy były nawet, kurwa. Ja pierdolę, na jednego człowieka 3 radiowozy. Że to wariactwo jest totalne. No więc zaraz zobaczymy, co tam u Mario się dzieje, czy... Jest to wiarygodne, czy nie jest wiarygodne? Ale podejrzewam, że jest wiarygodne. A jest godzina 5, tak szczerze mówiąc, od razu wam mówię, jest 5 rano, dopiero słoneczko wstaje. Sorry, że tak z ręki, dlatego tak się kiwa wszystko. Ale... Nie wziąłem sztycy żadnej, ani nic, także tak trochę z ręki. Dobra, no jesteśmy u Mario. Mario. No bo nie ma go i no faktycznie go nie ma. No. No to znaczy, że go zawinęli. Nie wiem, jestem ciekaw tylko za co go zawinęli. No na 3 radiowozy to już ja nie wiem. Ponoć na 3. No, także jeszcze raz was wszystkich pozdrawiam. No może, kurde, dzisiaj zrobię tego live'a, nie wiem. Naprawdę nie mam głowy do tego na razie. Inaczej powiem, o, przejechałem się po raz kolejny raz na kobiecie się przejechałem i... Nie jest mi lekko, powiem wam szczerze, nie jest mi lekko, wcale nie jest mi lekko. Ale nic, trudno. Trudno, słuchajcie, kurwa, to jest życie właśnie, to jest, kurwa, takie życie. Dasz serce, to dostaniesz kopa. Już nie pierwszy raz się tak przejechałem na tym wszystkim, ale trudno. Cóż zrobisz? Życie nie oszukasz. Dobra, trzymajcie się, może nie ma Mario, także pewnie go tam faktycznie go zawinęli. A życie nie oszukam. Nie wiem, czy będę robił teraz live'a, czy nie, zobaczymy, może. Także trzymajcie się, a pozdrówkę na pewno już niektórym pocztówki powysyłałem, to mam nadzieję, że podchodzą. Albo doszły. Czekajcie, kiedy ja wysyłałem. 2-3 dni temu, no to powinno niedługo być. No, także
Projekt z pocztówkami i tak będzie wysyłany. Będę wysyłał dla Was nadal pocztówki. No i cóż mogę powiedzieć. Kurwa, nie chce mi się w ogóle gadać. Dobra, na razie.